Boże, jak się dziwnie czuję oglądając to. O co mi chodziło? Co było nie tak? Hej, witajcie, z tej strony Narf i dzisiaj, moi drodzy, przychodzę do was z filmikiem nietypowym. Powiedzmy, moi drodzy, równo 4 lata temu i 2 dni założyłem ten kanał. W związku z czym postanowiłem, że możemy po raz kolejny powrócić do tych takich starych korzeni i pooglądać, powspomnieć te stare, dobre czasy. A, moi drodzy, znalazłem jeden taki filmik, to jest takie złoto, że po prostu to jest jakaś masakra. Ale jego zobaczymy sobie na końcu, także na spokojnie. Co to się będzie działo? Pierwszym filmem, który sobie dzisiaj obejrzymy, będzie filmik pod tytułem Rok na YouTube, mega konkurs, quiz o kanale, super niespodzianka. Idealnie. Co prawda ten film opublikowałem 8 lutego 2015, ale tutaj odnosiłem się do tego, że jest rok od wrzucenia pierwszego filmiku na kanale, gdzie tam wrzuciłem rok wcześniej pierwszy filmik, a normalnie kanał założyłem w listopadzie, nie? Czy ktoś z was pamięta ten film? Siemanko, z tej strony... Proszę, się tak strasznie dziwnie czuję, oglądając ten odcinek, nie wiem. Dokładnie rok temu pojawił się pierwszy film na tym kanale. No i to jest to, co powiedziałem, że równy rok wcześniej wrzuciłem pierwszy filmik, a 30 listopada, czyli tam jeszcze kilka miesięcy wcześniej, kanał po prostu założyłem. To odcinek specjalny z okazji roku na YouTube. Ja się staję to okazji, że dokładnie dzisiaj... Co to było? Quiz o kanale, czyli po prostu jeżeli ktoś śledzi mnie na bieżąco, po prostu... O, i właśnie to jest właśnie coś, co mi się mega spodobało pod takim względem, że fajnie, że ten filmik udało mi się znaleźć. Kwestia taka, że moi drodzy, zrobimy dzisiaj taki quiz, bo w tym filmiku robię... Albo... Po co ja tym mówię? Właśnie będziecie mieli przycisk start i będziecie mogli ten quiz rozpocząć. Właśnie jak dojdziecie... Dobra, panie, daj mi ten start już. Dobra, jest start. Moi drodzy, rozpoczynamy quiz. Tylko wrzuciłem pierwszy film na kanał. Także powtórzę raz jeszcze, z czego wrzuciłem pierwszy film. To wiem, wiecie? Tak? Na pewno? Dobra, uwaga, Skywars. I czy to jest poprawna odpowiedź? Tak, to jest poprawna odpowiedź. W pracy udało ci się przejść pierwsze pytanie i teraz czas na kolejne. Jak zaczęła się jedna z najpopularniejszych serii na moim kanale? Narf. Jak zaczęła się jedna z najpopularniejszych... Dobra, to już było to pytanie. Sobie za ten czas. No, tropikach. Na 100%. Gratulacje, udało ci się przejść już drugi raz. I tak korzystając z okazji, ciekaw jestem, ilu z was pamięta taką serię jak Narwin? Ooo, halo, halo. No siema, no. No, dzień dobry, wyspany. Jako, że ostatnio nagrywałem wiele Q&A, też postanowiłem, że pokażę wam, moi drodzy, pierwszy odcinek z Q&A, jak to śmiesznie wyglądało. I on jest generalnie z 22 stycznia 2015 roku. Więc... no, prawie 3 lata. Cześć, witajcie, mówili, ja jestem Narwin ze swoim pierwszym odcinkiem z Q&A. Otóż oczywiście nie byłbym sam, gdybym do tej serii czegoś nie dodał. Także od każdego kolejnego... Tak, pamiętam, że do tej serii wprowadziłem coś takiego, że do każdego, w każdym Q&A będę robił jakiś challenge. Potem te challenge były straszne, Jezus Maria, się nie przyznaję do nich, naprawdę. Także mam nadzieję, ogólnie, że wam się odcinek spodobał, że tak... Dobra, czekaj, bo tu kończę, jeszcze pytanie nie zobaczyłem żadnego. Pokaż stanowisko, apkujcie, żeby widział. O, ja cię... Proszę bardzo, tak to wszystko wygląda, czekajcie sobie, stanę na łóżko, żeby nie było, o. Tak to wszystko, kurde, wygląda, no. No się zmieniło tu. Jak już jesteśmy w tym Q&A, już to... Ojej, nie tak krzyży na mnie jeszcze. Zobaczymy sobie przy okazji jeszcze Q&A trzecie, bo... ja lubię te rolety Q&A, naprawdę. One jakoś tak najciekawiej mi się po takim czasie ogląda, no nie wiem. Umiesz powiedzieć coś po niemiecku? Jeśli tak, to powiedz chociaż jedno słowo. Ich möchte duże łapy w górę pod ten film. Nie, no. Uuuu, za to to się łapka należy. Być serialu szkoła, to byś na to zdecydował, czy raczej nie? Żadne, naprawdę, nie mam zamiaru występować w tych wszystkich serialach, trudnych sprawach, nie mam zamiaru występować, nie będę! Oglądałem kilka odcinków ze szkoły i po prostu... także raczej... no, nie zmieniło się chyba od tamtego czasu za wiele, co nie? Tam poszliśmy, tak już oczywiście wiadomo, dla żartów, no. A pamiętam, jak byłem raz na castingu do tych trudnych spraw... nie, trudnych spraw, czy dlaczego ja... nie pamiętam. Ale miałem 10 lat i poszliśmy ze przyjaciółmi... 10? Nie no, może więcej. Poszliśmy z przyjaciółmi mimo wszystko, zobaczyli, jak to wygląda i siedzieliśmy 7 godzin w końcu i tak stwierdziliśmy, że jak była nasza kolej, to jednak iść poszliśmy. Nic z tego nie wyszło. A więc bez zbędnego przedłużenia przejdźmy do konkretu. A propos w sumie mojego bra... o, moi drodzy, a propos mojego braciszka, teraz taka trochę nietypowa prośba, naprawdę nietypowa. To nawet nie chodzi o to, że sobie reklamuję profil, tu kompletnie nawet nie mam tego na celu. Chodzi o to, po prostu mam taką ogromną prośbę, jakbyście mogli wejść na mój prywatny profil, na Mateusza Baszczyńskiego teraz. I tutaj pierwszy post z góry to będzie ankieta, moi drodzy. Będzie i bardzo by mi zależało na tym, gdybyście w tej ankiecie tutaj zagłosowali na Wojciecha Bizupa. Bo naprawdę tu chodzi o to, że jest tak blisko od spełnienia swojego ogromnego marzenia i też bardzo chciałbym mu w tym pomóc i też jakieś tam stopniu taką dołożyć taką swoją cegiełkę do tego.
tego, by mi się to faktycznie udało. Byłoby niesamowicie fajnie, cieszyłbym się bardzo, gdybyście mogli tutaj zagłosować na Wojciecha Pizupa. I to się tak w sumie fajnie zgrało, bo czas jest do poniedziałku, więc czasu naprawdę jest bardzo niewiele, a tam ta przewaga pomiędzy pierwszą a drugą osobą, pomiędzy Wojtkiem a tą drugą osobą jest niewielka, także tutaj każdy głos się liczy i dzięki jeszcze raz każdej osobie. Moi drodzy, jest i on! Najdziwniejszy filmik kiedykolwiek zrobiłem. Naprawdę dziwniejszego nie było. Dobra, moi drodzy, Mikstura X Challenge Faunar. Film z 15 września 2015 roku. Stwierdziłem, że taki filmik jak dzisiaj chcę nagrać. Przypomniało mi się o tym filmie. Tak, obejrzałem minutę, stwierdziłem Jezus Maria i nie oglądałem dalej. I najgorsze jest to, że ja naprawdę nie pamiętam wszystkiego, co tam było w tym filmie, ale wiem, że to było straszne. Dobra, bo to jest generalnie taki filmik krótkometrażowy, że tak to ujmę. Ale efekty były, to musicie przyznać. No, ale to mi się jeszcze podoba, to jest nawet fajnie zrobione. Ale potem ta fabuła jest dziwna. To sobie śpię. Teraz jest mój ulubiony moment. Patrzcie. Nie wiem czemu, śpię, ktoś wchodzi do mojego pokoju, daje mi kartkę, po czym nagle w moim ogrodzie rozbija się samolot. Jezus Maria, Mateusz. Co ze mną było nie tak wtedy? Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć historię, która niedawno mi się przydarzyła. Tak było, 100% legit. Budziłem się około 6. Jak każdego dnia wstałem, myłem się, ubrałem, no i wróciłem do pokoju. Czemu tam nie ma klamki? No to już, co zrobili z klamką? Tylko zobaczyłem pewną kartkę. Okazało się, że jest to mapa. Zastanawiało mnie jedno. Skąd ona się tu wzięła? Do czego ona miała mnie doprowadzić? Wtedy już wiedziałem, że coś jest nie tak. Niestety koszmary zaczęły się powtarzać i... Nie wiem w ogóle, co teraz to się... To nie wiem, co... Nie... Już od tamtego czasu nic nigdy nie było takie. O, i ten kot w tym filmie to jest mistrzostwo. Poszukałem również w książkach, czy na ten temat nie jest nic napisane. Po kilku dniach zastanawiania się... Akurat był taki album ze zdjęciami. Zatem, wiecie, jak byliśmy wszyscy mali. Wiedziałem, że jest to mapa, która prowadzi do Mikstury X. Strzeżona przez jednego z największych panów tego świata. Boże święty, to był mój kot, a ja fajnie jak za nim chodziłem i go nagrywałem. Mateusz! Strzeżona przez największego pana tego świata, mój kot, to jest ten sam kot. Nikt nigdy nie widział, jak on wygląda. Ale krąży legenda, że ten noc w podmiejskim parku słuchać jego śmiechu. Posłuchać jego śmiechu. Jakbyście się kiedyś zastanawiali, jak się śmieje kot, to już wiecie. Znalazłem również fragment, który mówił o tym, czym chata bogata, co ci ukradnie tata. Co? To jest, moi drodzy, mój nowy cytat. Od dzisiaj sobie wszyscy na Facebooku w zdjęciu w tle ustawiamy sobie właśnie ten tekst. Czym chata bogata, co ci ukradnie tata. Jezu, Mateusz. Że muszę się przygotować do walki. Co? Jakiej walki, Mateusz? Kiedy dowiedziałem się o tym wszystkim, wiedziałem jedno, że muszę się przygotować do walki. I w żadnym wypadku się nie wyśmiewam z tego, co zrobiłem. Fajnie, że miałem jakieś takie pomysły i cieszę się z tego niesamowicie, że próbowałem takich rzeczy. Ale po prostu tak z biegiem czasu zauważam, że byłem specyficznym dzieckiem. Przez chwilę myślałem jeszcze, że to jest wcześniej jakaś piosenka z Ojca Mateusza, ale nie. Patrzcie. Jak ćwiczyłem, się skradałem. Dalej ćwiczyłem. Boże, te pompki robię już pół dnia przecież. Patrzcie, jaki silny byłem. To było dziwne. Kot tam ma na mnie wywalony, się tam myje, a ja go na pies. Boże, jak się dziwnie czuję oglądając to. O co mi chodziło? Co było nie tak? Ooh.
To jeszcze nie jest koniec? Dobra, tak urąbanego snu już dawno. No i okazało się, że to wszystko była bójda i tym wielkim panem... Dobra, już mi starczy mocno dzisiaj. Jeżeli zrozumieliście, o co w tym chodzi, to napiszcie w komentarzu, bo w zasadzie sam z perspektywy, bo sam już do końca nie pamiętam, o co mi chodziło. W ogóle śmiesznie, bo samą tą miksturą X było mleko. Strzeżona przez mojego kota. Generalnie ja byłem jakimś turbowojownikiem, a ten kot był jakimś strasznym terminatorem. I on chronił to mleko, a ja jako wojownik musiałem mu to mleko ukraść. Nie no, powiem wam szczerze, że bardzo miło mi się to wspominało, pod takim względem, że zobaczyłem jak się pozmieniało to wszystko. Dzięki raz wielkie jeszcze, że ze mną wytrzymujecie. Naprawdę podziwiam. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i miłego dnia, pa pa.